Witajcie, z tej strony GoFanka. Dzisiaj spóźniony przegląd magazynu LEGO Star Wars numer 1 na 2018 rok z postatkiem I-Wing. I-Wing został zapakowany w woreczek, który niestety nie jest tym najprzyjemniejszym woreczkiem, gdyż trzeba go zniszczyć, aby wyjąć zawartość, którą są klocki. Ja już przygotowuję moje magiczne nożyczki do cięcia bandaży. Bum, 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 bum. I klocki na stół. Jest tutaj aż 60 klocków, także bardzo, bardzo dużo. Na okładce magazynu znajduje się Luke Skywalker. Magazyn kosztuje 10,99. Oczywiście znajdziecie go we wszystkich kioskach, na przykład InMedio, Ruch. Trzeba tylko po prostu poszukać. Dostajemy komiks bardzo ładnie narysowany, pełny żywych kolorów. Jest tutaj oczywiście sporo różnych zabaw, które mają umilić czas czytelnikowi i mają być przerwą troszeczkę od komiksu. Tutaj na przykład rozwoznajcienie, szkolenie mocy, a także informacje, tym razem o rebelianckim konstruktorze. Nawet jest podpis tej postaci, urocze. Instrukcja do zbudowania I-Winga, plakat, tym razem z Freemakerami, szkoła znaków. Tutaj zobaczcie na przykład ruch oporu, coś znamy, jak na takiego amatorejkę. Jest również drugi komiks z Freemakerami. Naprawdę podobają mi się te ilustracje, zawsze można by było z nich zrobić na przykład miniaturkę do filmu. Informacje o majstersztyku Rowana, czyli grocie. Tutaj zobaczcie, akurat jest tam jej figurka, o której było dużo mówione. Co ciekawe, jest nawet cena podana, wielkość, a także ilość klocków LEGO. Dawno nie spotykałam się właśnie z magazynem Star Wars, więc dla mnie jest to coś nowego. Piękne prace osób, które właściwie są laureatami konkursu. Oj, bardzo mi się podobają. W następnym numerze już 30 stycznia będzie statek Kylo Rena. Nie mogę się doczekać, na pewno sobie go zakupię. A elementów ile ma? 21. No troszeczkę słabo w porównaniu do tego magazynu, aż prawie 3 razy mniej. Cena jednak się nie zmienia. Są również bombki do wycięcia, tylko że już Boże Narodzenie za nami, także bombki mi się nie przydadzą. Dlaczego ten model przyszedł do legendy? To proste. Chodzi o sumę różnych cech. Te maszyny były tak uniwersalne, że stały się wołami roboczymi rebelii. To połączenie myśliwca i lekkiego bombowca było najszerzej używanym statkiem podczas galaktycznej wojny domowej. I-Wingi odegrały też ważną rolę w zniszczeniu obydwu Gwiazd Śmierci. Także kilka informacji na temat tego pojazdu, a dokładnie statku. Oczywiście należy on do sojuszu rebeliantów. Jest on naprawdę bardzo duży. Myślałam, że będzie on mniejszy. Jest też dłuższy niż sam Sokół Millennium Microfighters. Składa się aż z 60 klocków za cenę 11 zł. No powiem Wam, że magazyny LEGO naprawdę mogą dostarczać dużej ilości elementów. Ja nawet mogłabym kupić ten magazyn tylko i wyłącznie dla elementów, a nie dla statku, można by było go rozwalić, bo zobaczcie, aż 60 różnych elementów, bardzo uniwersalnych. Także wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej opłacalnych magazynów LEGO, przynajmniej Star Wars. Naprawdę Wam bardzo polecam, jeśli jeszcze jest u Was w sklepach, w kioskach, to bierzcie, póki jeszcze jest, możecie zawsze rozwalić na części. Albo ustawić sobie jako statek, gdyż wygląda to całkiem przyjemnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście ocena to 10 na 10, też elementów jest mnóstwo, jak za tak dobrą cenę. I właściwie mogłoby to dorównywać nawet zestawom z serii Microfighters. Cześć!